Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Jari, a to kolejny odcinek z Margonem. Jak widzicie, Paladyn wyekspiony. Zostawiam go na chwilę na Gonsa. A czemu? Byście mogli spytać, czemu? Mianowicie dlatego, że chcę sobie wylotać jakieś torby, bo nie mam żadnych toreb, a jak widzicie, no bieda jest, bo tu mam tą z 8 miejscami, tam mam jakąś z 16, zlotam 2 unikatowe torby, właściwie to zlotam 4 unikatowe torby i mogę już z Gonsa schodzić i ekspić Paladyna dalej. Tym bardziej w tym czasie poekspię sobie troszkę mojego wojownika, właśnie tego tutaj 114, jakiś ekwipunek jest przygotowany, coś jest niby porobione, w ogóle udało mi się zlotać samemu. Talizman, purpurowy klejnot zachodu, naprawdę fajnie, przyda mi się takowy, bo to przywraca szybciej o 66%, a ja ostatni talizman, jaki miałem, to tutaj i tutaj, w sumie możemy się tego pozbyć, tak też zrobimy, no i mamy zaoszczędzone 2 miejsca i tu mamy coś, mamy miksa, no to sobie tak to odłożymy, sobie ładnie to odłożymy, no i super, świetnie, 2 miejsca na plusie. W dzisiejszym odcinku pobijemy sobie właśnie troszkę tych śmiesznych Barminogów i Zurlogów. Tak? Zurlorogów. Dobra, okej, okay, tak to chyba poprawnie powinno się wymawiać. Nie wiem, dziwne te mopki. No, powiem, że Olbrzymów i Hydr troszkę sobie poubijamy w tym odcinku, bo mam te całe questy z zakonu równowagi. Odebrałem sobie, no postanowiłem, że na Magradit jeszcze nie pójdę, że zrobię sobie takie malutkie, można powiedzieć, urozmaicenie. No i właśnie wybiorę się tutaj do Mydhar, z racji, że kamyk miałem w depozycie, bo aktualnie mój wojownik 270, uwaga, czwarty, tak, bo przebijany jest powoli, 274, aktualnie go nie potrzebuje. Jednak niedługo już znowu będzie go potrzebował, więc teraz korzystam z tego kamyczka, że tak powiem, żeby jak najlepiej to wszystko spożytkować cały ten czas, kiedy ta postać i jak i tamta są w fazie ekspienia. No i tak, tak to Paladyna mam już na 200, wojownik jest ekspiony na razie 114. Ile mam wyczerpa? Mamy wyczerpa 292, także naprawdę solidnie, jeśli chodzi o to wyczerpanie. Dzisiaj już wbiłem tych leveli 7, także myślę, że całkiem nieźle. Dzisiaj mam taki zamiar wbić do tego 200, myślę, 20-25. Zobaczymy, bo naprawdę dobrze mi idzie ten expik, szybciutko bardzo leci, nikt mi nie przeszkadza. Wchodzę na expa, nawet jeszcze zdążyłem w międzyczasie 3 herosów ubić, no i logam sobie po gąsie sobie logam. Dzisiejszy dzień tak właśnie troszkę więcej sobie przysiedzę przy gierce, ale żeby nie było, że maniak komputerowy, to też będę oczywiście wychodził, a w drodze jak będę jechał, no to sobie apkę strzelę. No tak, ale tak to przerwa też musi być, żeby później z przyjemnością wrócić sobie posiedzieć wieczorkiem jeszcze przy serialu na przykład, sobie podekspić, wiecie, 2 monitory to jest komfort, naprawdę fajnie, na jednym leci serial, na drugim full screen Gargonem i można sobie ekspić i oglądać w jednym momencie. No i tak, ogólnie ostatni live był całkiem miły, zrobiliśmy sobie loteryjkę, z której w sumie gówno wypadło, ale na początku były emocje, bo na początku naprawdę bardzo ładnie sypało, dlatego zapraszam was na kolejne live'iki, jeśli oczywiście donatorzy byliby tak mili i sfinansowali kolejną loteryjkę, to ja bym bardzo chętnie takową na live'ie, czy to też na odcinku, jeśli mielibyście życzenie, to bym chętnie zrobił. W opisie będziecie mieli link do donate'ów. Nie żartuję. Znaczy link będzie, ale oczywiście żartuję. Każda wpłata dobrowolna. Ja z każdą bardzo chętnie przyjmę, ale do żadnej nie namawiam. To wasza wola po prostu, tak? No i tak właśnie. Też ogarnąłem sobie, bo ostatnio na live'ie mnie pytali, czemu ludsów nie mam. To uwaga, ludsy będą już od następnego live'ika. Posiedziałem troszkę, poogarniałem, wszystko sobie porobiłem. Nowa scena prawdopodobnie będzie, w sensie nowy overlay.
Prawdopodobnie będzie, bo dostałem takowy. Także no wszystko będę musiał sobie jakoś poustawiać wkrótce. No dzisiaj mamy sobotę, także jest piękny dzień. Jutro, jeśli chodzi o odcinek, to chyba będzie ten, który właśnie nagrywam. Chyba, że wrzucę go jeszcze w sobotę. No to wszystko zależy od czasu, jak będę nim tutaj mógł podysponować. Bo w momencie, kiedy teraz właśnie nagrywam, no to sobie expię i chciałbym jeszcze troszkę sobie podexpić tego wojownika. Wiem, że jak będzie mi się wszystko renderować i wrzucać, to troszkę mi ten internecik zamuli. A chciałbym sobie w miarę szybko i komfortowo expić. Także myślę, że na przykład na wieczór bym sobie to zrenderował wszystko ładnie i powiedzmy jakoś później, myślę, że właśnie w niedzielę wrzuciłbym jakiś filmiczek dla was, bo mówiłem coś o live'ach, że będą jeszcze w tym tygodniu. Na live'ie mówiłem, wspominałem. To prawda, że tak mówiłem, ale jak to z tymi live'ami będzie, no to pewności nie mam, pewności nie mam. Nie obiecuję, że będą, ale nie obiecuję też, że ich nie będzie. Mam nadzieję, że uda mi się to jakoś ładnie czasowo zamknąć, żeby taki live'ik zrobić. Ale powiem wam jeszcze, że no teraz jak będę miał teraz jak będę miał ogarnięte właśnie praktyki, to będę sobie mógł te live'y robić wieczorkami, myślę. I to będzie całkiem niezły pomysł, żeby na przykład w trakcie praktyk coś tam na apce posiedzieć, porobić, żeby też no, takiego totalnego drewna nie będzie, bo ja tak to w tym czasie za bardzo ekspić nie będę, chyba że właśnie na jakimś live'iku czy jakimś odcinku, tak jak teraz to właśnie robię. Lognijmy sobie jeszcze szybko na gąsa. Lognijmy na gąsa. I zaraz zobaczymy, co nam pan Gąs da. Na razie dał nam parę złotek, heroiczny naszyj i jakieś trzy unikatowe czapki. No mówię, ja bym chciał już tutaj unikatową torebeczkę. Nie marzę nawet o legendarnych itemkach z tego Gąsa, tylko żeby właśnie była unikatowa. I właśnie, powiedzcie mi, czy wam też licznik od ten Groove wam działa, czy wam nie działa? Możecie napisać w komentarzu. No bo mi nie działa, niestety. Nie wiem czemu, ale nie działa mi już od chyba 4 czy 3 dni. No jest to troszkę niepokojące. Tak samo nie działa mi Shaweku, ten dodatek. Także nie wiem, czym jest to spowodowane, ale wiem, że u mnie w klanie też paru osobom to Shaweku nie działa, niestety. No więc, no cóż, no będę musiał pomyśleć, co jest nie tak. No tyle dobrze, że akurat tutaj mam jeszcze licznik ubić, jeśli chodzi o sam świat. Tyle, że ja miałem przez długi okres wyłączony ten licznik od początku gry. I no cóż. I no cóż, powiem tak, że no nie wszystko mi połapało, no na pewno. Czekajcie. Kurde, jak można zrobić taki nick? Posłuchajcie tego, gościu ma nick AXXI. I jeszcze ten sam gościu Manik AXII. No to przecież to jest aż smutne. A, no i mówią, że go dodają. No, że go biją mocno. No to bardzo dobrze. No jak można takie kradziejstwo zrobić? Kurde, komuś niki podbierać. No beznadzieja, no jak dla mnie, no mech. Tutaj, co my mamy? Ej, to jest całkiem niezły naszyjnik, prawdę mówiąc. Jakbym nie miał tego heroicznego, który jest no, znacznie lepszy, to ten byłby kozak. No patrzcie, 213 przywracania, trochę SA, siła, energia, krytyk. No, czego chcieć więcej, prawdę mówiąc. Także całkiem. Dobra, zobaczmy, jak jest tutaj stan zbijania. Parę hydr nam tylko zostało do zbicia, jasne, także zbieramy się za ubijanie tych hydr. Ale tych no, olbrzymów też sobie troszkę jeszcze poklepiemy przy okazji. No bo mówię, to jest takie urozmaicenie, bo zaraz będę na Magradit siedział do 120 levela, także
Nie dość, że do 120, to jeszcze później jak polecę do Tuzmer, to znowu będę musiał tam iść na jedno przejście, żeby zakon zrobić. No i tak. Lecimy sobie dalej. Gąs za 3 minutki. Trzeba pilnować gąsa, bo bardzo fajna dwójka jest. Złotko za każdym razem jakieś wypada, czy nawet czy unikatowy hełmik, jakiś heroik jak spadnie, to będę miał zostawione, żeby może na aukcji coś wystawić, sprzedać, zarobić troszeczkę, bo z tym moim zarabianiem tutaj to wam powiem, że jest tak trochę lipa. Mianowicie jedyny zarobek jaki mam, to z wyklaków z expa u Tuni. To jest naprawdę mój jedyny zarobek tutaj. Ze dwójek i temki jakieś jak miałem, no to poddawałem po prostu dla klanu. Nie ściągałem kasy za to. No i tak jakoś wyszło, że tej kasy za bardzo nie mam. Jak z tymi hydrami? Mamy wszystko zrobione, także świetnie, idealnie, pięknie. Polećmy najpierw do Tuni opchnąć wszystkie te śmieci. Potek mamy naprawdę w brud. No bo nie chcę kupować błogosławieństw żadnych. Pozbądźmy się też tych tutaj. No tego też w sumie. O, okej. Teleport sobie zostawimy w razie jakby coś trzeba było zrobić. I teraz mamy kamyczki do Idhan aktywne. W sumie mógłbym już sobie wrzucić ten kamyk do Mydhar, do depozytu. Ale nie chce mi się, nie chce mi się. Polećmy sobie odebrać już w tym czasie nagrody tutaj, żeby szybciej wbić. Hydry ubite, już 115. I wykonałem swoje zadanie, 116. Pokaż zadania. Zobaczmy, co tutaj mamy. Na 115. Kryształowe korytarze. O, i zdradzieckie piaski. Ej, ekstra, to wiecie co? No to wygląda na to, że po prostu w tym odcinku sobie porobimy questy z zakonu równowagi. Naprawdę fajnie, fajnie, podoba mi się. Weźmy sobie już tego questa stąd. O, złoty jest. Pozdrawiamy złotego. Pozdrawiamy mordeczkę. I chodźmy do Tuzmer, bo wiecie co? Chyba zrobię tak, że najpierw do Tuzmer polecę. I te całe drogocenne piaski sobie. Tak to się nazywa? Zdradzieckie piaski, tam jest drogocenne kamienie, no i mi się troszkę pomyliło. Te zdradzieckie piaski sobie weźmy, ogarnijmy i stamtąd polecimy do Andarum teleportem, bo mam nadzieję, że takowy mam przy sobie. Mam 7 nawet, także nie ma żadnego problemu. Polecimy sobie do groty, tam będziemy musieli te nimfy poubijać i golemów. Także myślę, 22-minutowy odcineczek będzie. Odnośnie informacji jeszcze, bo takowe też będą. No to właśnie chciałem zrobić tą loteryjkę. Myślę, żeby ogarnąć coś, tylko że w ogóle runek nie mam. Mam 0 runek, to jest tragedia jakaś. Mam 0 runek i 139 łusek. Także jest bida i to straszna. Muszę troszkę polatać za herosami, no ale no wiecie, ja tego nie zrobię, dopóki expię, tak? No bo to będzie bez sensu. Ja będę wydawał, znaczy używał miksów na dodanie wyczerpania. Co innego, jak mi się skończą, to wtedy nawet mogę przysiedzieć trochę na tych przedziałach i poubijać tych herosów, żeby tych smoczych runek połapać. Najbardziej to bym chciał po prostu jakieś legendarne smocze runki sobie chwycić i mieć te 2250 runek, no i nie martwić się o zbyt wiele. No wiem, że są gracze, którzy mają tych runek powiedzmy, nie wiem, po 30 tysięcy i w sumie nie mają co z nimi robić. Dobra, bijemy gąsa i gąs nam dał unikatową strzelbę. Okej, ja sobie szybko łyknę. Ta jest baniak 5-litrowy, wodzianki i można żyć. Dobra, czyli mamy tutaj tych piasków do pozbijania. Persa niestety nie znajdziemy, bo Pers już był znaleziony jakiś czas temu, był zbity. Oczywiście ja przy tym biciu nie byłem. Czemu? Bo ekspiłem w tym czasie, nie chciało mi się tutaj schodzić, a już wytepałem, także mówię, nie, no nie ma. I tak nic z Persa ciekawego nie lotło. Ostatnimi czasy tutaj u nas w klanie, no tych legend troszkę pospadało, fajnie, fajnie. Szkoda, że ja żadnej nawet na oczy nie widziałem. A miałem dzisiaj bardzo niefajną sytuację.
bo coś, był jakiś heros, nie powinienem mówić w ogóle, że spadła legenda, dlatego nie powiem jaki heros, ale sprawa wyglądała tak. Wszedłem sobie, żeby kulturalnie pograć, poekspić, no i tak myślę, paladynem poszukam sobie tych herosów może, no bo teraz biłem niby tego gąsa, on się tam co 6 minut respi, to myślę, nie no, co w sumie tak 6 minut, co 6 minut tepać jednym kamyczkiem na gobliny, to jest całkiem spoko rozwiązanie i przy okazji sobie poszukać herosów. No to myślę, że to jest dobry pomysł, no i tak myślę, ale najpierw pójdę coś tam ogarnę i zaraz wrócę sobie to sobie poszukam tych herosów. Wracam, patrzę i tam tylko na klanowym czytam rozmowę, że XD coś tam lega spadła, ja patrzę lotlok spadła lega i to akurat ta, którą ja chciałem. I tak mi smutno się zrobiło, że ojejku, kurde, że czemu ja poszedłem, że lipa. No naprawdę, taki Lipson. Jeszcze w ogóle jakbym poszedł w grupie to bić, to bym złapał tą legendę, bo ona była, no. No gościu by jej na pewno nie zaklepał, tej legendy akurat. No taki smutny troszkę. No a teraz, no teraz jej nie mam. Kupować jej na pewno nie będę, no bo tak jak już wam powiedziałem, no z tymi pieniążkami tutaj, no to zbyt dobrze nie jest. Cieszę się właśnie, że expię te dwie postaci, bo troszkę mi wpadnie kasy, jak znowu będę tutaj expił na... no, na tych. Na Patrycjuszach, na Drakach, jak tam będę robił parę przejść, żeby zrobić tego questa z Zakonu Równowagi, czy dla Mendre. Także no myślę, że z tym akurat tutaj to jest całkiem miły plusik, taki mały plusik. No ale no trzeba z czegoś te plusy wyciągać, żeby nie było takiego dramatu dycznego. Dobra, mamy tych piasków już troszkę zbitych. O kurde. Mamy piasków troszkę zbitych, jak to wygląda? No całkiem nieźle to idzie, tam już prawie jedno mamy ubite, brakuje nam jednego piasku do ukończenia jednej kolumienki, można powiedzieć. I tak, dobra. W ogóle tak ostatnio myślałem o Margonem. Fajnie by było, jakby zrobili coś takiego jak Margonemski Bestariusz. To by było czymś takim, że tak jak macie tego całego Ździśka pomocnika, to by było coś takiego, tylko że miałbyś tutaj powiedzmy książeczkę, klikasz i otwierać ci się bestariusz, masz tam parę zakładek, na przykład elity drugie, elity, herosi, tytani, kolosi. No i by było na przykład rozpisane, że kolos ma taki level, jest z niego taki przedmiot legendarny, nawet nie tyle, żeby były one pokazane, ale też, żeby na przykład można było zobaczyć, co tam z niego lota, gdzie się znajduje, jak można dojść na przykład na takiego kolosa. To było naprawdę fajne ułatwienie dla nowych graczy, po pierwsze, a po drugie byłoby fajnym urozmaiceniem, na przykład i w tym, jakby Garmory zrobiło coś takiego, że zrobiliby podstawowy, ogólny licznik kolosów, herosów, tytanów, ogólnie, no żeby był on taki winstalowany już w grę, w tą początkową gierkę, bez dodatków. Moim zdaniem byłoby to całkiem fajne, no bo jak widzicie, no teraz jest problem z tym lotlogiem, na przykład od Groove'a, tak, no to no, on mi nic nie pokazuje, odświeżam, jestem zalogowany i to po prostu nie działa, no bo jestem zalogowany, bo mam lotlog choćby klanowy, tak, ale mój własny, można powiedzieć, licznik, no po prostu nie działa, co jest troszkę przykre. Co tam biją? Coś tam biją. No niestety ja nie mam jeszcze tego palka, chociaż zapytam. Zapytam. Pewnie nie, bo jednak jest za niski level, bo... będę mógł. O, no to świetnie, polecimy sobie na przyzywacza. Dobra, super, świetnie, tylko muszę zrobić umki, także chwilkę mi to pewnie zajmie. To sekunda. Tu mamy... coś ciekawego. Okej, to ja będę musiał zrobić krótkie cięcie. Po pierwsze, przejść na tego przyzywacza, bo nie mam teleportów żadnych. To po pierwsze, ale to zrobimy dopiero po gąsie.
To zrobimy dopiero po gąsie. Prawie wbiliśmy swoją drogą 117, bijąc te piaski. Jak to wygląda? Możemy już wrócić do Tuzmer, także ekstra, ale my polecimy do Andarum i stąd będziemy już szli. Także logamy szybko na gąsa i stamtąd zobaczymy się, jak będziemy bili przyzia. Czyli dzisiaj jednak skończymy przyzywaczem ten odcinek, a nie tym kłościkiem. Ale no to gąs musi mi się zrespić. Zbijmy sobie na poczekaniu. Ja muszę zobaczyć tutaj sobie. Trzecią stronę mam wolną. Okej. Trzecią stronę mam wolną. To bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Bo sobie na tej trzeciej stronie zrobimy umki właśnie pod Tytana. Dobra. Także no gąs, dawaj, dawaj. Jest i gąs. Bijemy sobie gąsa i złotko. Także robię cięcie i zaraz do was wracam, mordeczki. Kurde, dali już F, bo ogólnie znaleźli dema, nie? Ale bardzo długo się, naprawdę bardzo długo się grupa zbierała. Napiszemy dzięki. I idziemy sobie na tego. Na Tytana w końcu, nie? Fajnie by było. O nie. No nie. Dobra, to dajcie mi chwilę, złapałem jeszcze jakieś gówno. O no nie, dobra, czekajcie chwilę, ja muszę to ogarnąć szybko. Dobra, okej, także jesteśmy. Bijemy tego przyzia, ma 9%. Ogólnie to zrąbałem strasznie, bo umki złe wziąłem, ale zaraz jest końcówka, nikt nie padł. Także w dziesiąteczkę. No. 1%, no i patrzymy, lot. Czapka na 204, coś ciekawego. Łuk na tropa. Czy my mamy jakichś dropicieli w drużynie? Nie wiem. Wiem, że tego na maga nie złapię na pewno. I tak, spróbujmy. No, a dobra, jest paru dropicieli. To lulu. O, złapałem! Ej, kozak, fajnie. Złapałem taki łuczek na dropiciela. No, myślę się przyda. I lecimy sobie teraz do miasteczka, gdyż ponieważ idziemy jeszcze na kolosa, którego oczywiście wam dogram. Oczywiście. Dobra, ogólnie to po drodze jeszcze znalazłem Vivianę. Niestety nikt nie idzie, więc bijemy ją sobie solo. Bijemy sobie szybki, pchnięcie, tako. Zobaczymy, co spadnie. No, troszkę się jednak ten odcinek wydłuży przez tych kolosów i tytanów, ale w końcu mogę wam pokazać to, czego chcieliście, tak? Okej, i Vivianka da mi, co mi da? Dała mi unikatowe gówno, także lecimy sobie po lulkę i tak, wchodzimy sobie do grobowca. Wchodzimy i tu mamy wejście na lulkę, także zaraz zobaczymy się już podczas bicia. No co za chamstwo w chamstwie, znowu dali F za szybko, na 40%, znaczy... No były aury i tak dalej. No i w sumie dostaliśmy teleport do zapadliska zniewolonych, także nie wiem, może się kiedyś to przyda. Wiem jedno, wracamy sobie na gąsa. Jeszcze sobie go zbijamy, mam nadzieję, że stoi, ale ładny przelot, bo zrobiony przyzy. Lulek też zbity. No taki łuczek na tropa. W sumie tak nie wiem czemu, nawet pomyślałem o tym, że ten łuk bym chciał, bo w sumie on mi jest bardzo niepotrzebny. Bardziej po prostu przez to myślałem o tym łuku na tropiciela, bo mieliśmy tylu tropicieli w drużynie i popatrzyłem sobie na to i nie wiem czemu ja chciałem to wziąć, bo ja tak naprawdę jedyne co potrzebuję z przyzy poza legendami to, to tarcza na wojownika na 204, bo nie mam żadnej tarczy do expa na wojownika. No w sumie na paladyna też bym wziął, mam na 170. Ale no to jest tak, to takie must have ta tarcza. Dobra, gąsa nie ma. Także ja wam się z wami już żegnam, bo naprawdę długi odcinek, mam nadzieję, że wam się podoba, bo był treściwy. No i co, zostawcie łapeczkę, kciuka, znaczy kciuka, no kciuka, kciuka, subka, dzwoneczek, komentarz zachęcam. Tak, no i co, trzymajcie się, cześć.